Witam serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie odkryliście, jaka jest Wasza misja na tej ziemi, sens Waszego życia, albo chcecie zyskać w tym temacie więcej jasności, to koniecznie powinniście obejrzeć ten odcinek. Przeprowadzę Was szybko i skutecznie przez najbardziej znany na świecie test, opublikowany w bestsellerowej książce New York Timesa. I mam też dla Was darmowy formularz do wykonania Waszego własnego testu. Zapraszam! I z moich obserwacji wynika, że niewiele osób zadaje sobie pytanie o sens własnego życia. Realizują oczekiwania innych osób, rodziców, męża, dzieci, szefa i wkładają wiele energii w realizację celów, które z ich marzeniami nie mają nic wspólnego. Ja sama uważam, że przeżyłam w ten sposób większość mojego życia, dopóki nie natknęłam się na ten wspaniały test i sama go dla siebie nie zrobiłam. Dzisiaj oczywiście namawiam Was, żebyście ten test wykonali również dla siebie. Nie obiecuję Wam, że od razu wszystko będzie jasne i proste, ale na pewno rozpoczniecie pełną fantastycznych przygód podróż w głąb swojego serca i własnej duszy. Materiały do dzisiejszego odcinka zaczerpnęłam z książki Janet i Chrisa Atwoodów pod tytułem The Passion Test. Polski tytuł tej książki to Żyj z pasją i odkryj swoje przeznaczenie. Link do tej książki załączę Wam w opisie pod filmem. Drogowskazem do odkrycia naszego przeznaczenia są nasze pasje. Pasja to taka czynność, która przychodzi nam naturalnie i zawsze niezmiernie sprawia nam radość. Nawet jeśli wkładamy to dużo wysiłku i jesteśmy fizycznie zmęczeni, to wewnątrz, w środku czujemy bardzo pozytywną energię i radość. Ktoś kiedyś powiedział: znajdź swoją pasję i uczyń z niej swój zawód, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Każdy z nas ma na pewno więcej niż tylko jedną pasję. I nasze pasje ewoluują też w miarę zdobywania nowych doświadczeń życiowych. Nie należy też mylić pasji ze zwykłymi zainteresowaniami. Podam Wam tutaj przykład. Ja na przykład aktualnie interesuję się, jak funkcjonuje YouTube, jak robi się zdjęcia i nagrywa filmy. Ale nie jest to moja pasja. Interesuję się tym, ponieważ pomaga mi to rozwijać moją pasję, którą jest doskonalenie siebie i dzielenie się tą wiedzą z innymi. Zanim przystąpicie do Waszego własnego testu, znajdźcie jakieś spokojne miejsce i zadbajcie o dobry nastrój. To ważne, żebyście zaczęli tę podróż w jak najlepszych dla siebie warunkach. Pamiętajcie też, aby zrobić ten test samodzielnie. Nie pytajcie nikogo o zdanie, z nikim się nie konsultujcie. Nikomu zresztą nie musicie tego testu pokazywać. Nikt lepiej od Was nie zna tajników i muzyki Waszego serca i Waszej duszy. Przygotuj sobie kartkę papieru i długopis, bądź wydrukuj formularz, który jest załączony tutaj pod filmem. Na górze formularza jest takie zdanie: moje życie jest idealne, kiedy? No właśnie. I teraz dopisz zakończenia tego zdania. Minimum 10, maksimum 15 zakończeń tego zdania. Myśląc o tym, co czyni lub mogłoby uczynić Twoje życie idealnym, przejdź przez wszystkie dziedziny swojego życia. Pracę, dom, finanse, zdrowie, relacje. I zastanów się, co czyniłoby lub czyni to życie szczęśliwym, idealnym. Nie ograniczaj się takim myśleniem, na ile dane rzeczy są do zrealizowania. Nie myśl o tym jak. Skup się na tym co. Podzielę się teraz z Wami przykładami zaczerpniętymi z książki. Moje życie jest idealne, kiedy mieszkam w pięknym domu, gdzie czuję się bezpiecznie i szczęśliwie. Piszę powieść przygodową. Jestem w doskonałym zdrowiu i pełen energii. Pracuję ze wspierającymi mnie ludźmi, którzy podzielają moje wartości.
Moje działania mają międzynarodowy zasięg. Następnym etapem jest wyłowienie finałowej piątki z tej naszej listy 10 lub 15 idealnych wersji naszego życia. W jaki sposób dokonać tego wyboru? Na zasadzie eliminacji. Zaczynamy od zdania numer 1 i porównujemy go ze zdaniem numer 2. Przy wyborze tego ważniejszego kierujemy się następującą logiką. Gdybym mógł mieć zdanie numer 1, ale nigdy nie mieć numeru 2, co w takim razie byłoby ważniejsze? Jaki byłby mój wybór? I na tej zasadzie porównań idziemy od góry listy aż do dołu. I w ten sposób, na zasadzie eliminacji i porównywania, wyłowicie ten absolutny numer 1, bez którego Wasze idealne życie nie może się obejść. Jak już je znajdziecie, to z tej listy go wykreślicie, ale przez tę listę trzeba przejść tak samo jeszcze 4 razy, po to, żeby wyłowić następne 4 zdania, które uzupełnią Waszą finałową piątkę. Jak już to zrobicie, to wypiszcie sobie tę finałową piątkę na osobnej kartce, która będzie taką tablicą Waszej pasji, takim certyfikatem tego testu. Jeśli na tej liście, finałowej piątce, nie znajdzie się Wasz mąż lub Wasze dzieci, to nie czujcie się w żaden sposób winni. To wcale nie znaczy, że jesteście złą matką, ojcem, mężem. To po prostu znaczy, że prawdopodobnie tę rolę już fantastycznie wypełniliście i teraz chcielibyście skierować Waszą energię na coś innego. Pamiętajcie, że to jest test Waszych pasji, Waszego życia i dla Was okazja, żeby spojrzeć na siebie swoimi własnymi oczami, a nie oczami innych ludzi. Autorzy tego testu polecają, żeby robić go co 6 miesięcy albo raz do roku. Chodzi o to po prostu, żeby zyskać coraz większą jasność co do swoich pasji, które też przecież w miarę ich realizacji mogą się zmieniać. Chodzi też o podtrzymywanie takiego wewnętrznego ognia w świątyni Waszych pasji. Zapraszam Was, żebyście poczekali do przyszłego tygodnia, bo ja oczywiście nie zostawię Was z tym tak zupełnie samych. W następnym odcinku opowiem, co możecie zrobić, żeby zwiększyć obecność pasji w Waszym codziennym życiu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak Wam się podobał test, czy wyniki tego testu były dla Was zaskakujące, a jeżeli ktoś z Was napotkał na jakieś trudności, to ja też chętnie na wszystkie Wasze pytania odpowiem. Możecie napisać do mnie również maila. Mam teraz adres mailowy specjalnie dla mojego projektu Izotopia i w opisie pod filmem ten adres mailowy też Wam zamieszczę. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, przekażcie ten film znajomym i przyjaciołom. Ja Was serdecznie pozdrawiam, no i koniecznie obejrzyjcie następny odcinek. Do zobaczenia!